Cześć, z tej strony gra w zero vlog literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce, która może się okazać trochę dłuższą piłką, ale jeszcze w sumie tego nie wiem, książka nietypowa i chyba nie będzie to dużym nadużyciem, jeśli powiem, że niezwykła, bo przynajmniej pod względem formy rzeczywiście jest to książka niezwykła, czyli Szczelinami Wit Szostak. Tutaj jest podtytuł Powieść. Co dość istotne, bo jeżeli na tę książkę zerkniecie, no to ona zdecydowanie na pierwszy rzut oka z powieścią się nie kojarzy, a raczej ze zbiorem wierszy. I teraz tak, no czy rzeczywiście to jest powieść, czy to jest zbiór wierszy? Ja nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje autora, natomiast jednak miałem pewne wątpliwości, jak ją klasyfikować, tak, z perspektywy kogoś, kto zająłby się jakimś tutaj opracowaniem literaturoznawczym, bo to rzeczywiście jest pewnego rodzaju gra. Te wiersze to są oczywiście zmyślenia, ale czy wiersze będące zmyśleniami przestają być wierszami, przestają być liryką? Czy można tu mówić rzeczywiście o powieści? No, mam pewne wątpliwości, ale myślę, że to jest akurat najmniej istotne. Będzie to miało znaczenie i pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy. Ale tutaj akurat określanie formy, szufladkowanie jej, myślę, że nie ma większego sensu. To znaczy, warto wiedzieć, z czym będziecie mieć do czynienia w czasie czytania, tak? I to są wiersze, znaczy inaczej może. Jakiś czas temu moja żona pokazała mi taką książkę dla młodzieży pod tytułem Tipi i ja. I to też jest, tam był bardzo podobny zamysł. Bliźniaczki siamskie opisują swoją historię, bardzo trudną, zresztą za pomocą wierszy, czy jedna z nich, tak, opisuje za pomocą wierszy. I szczerze powiedziawszy, już na wstępie powiem, zestawiając Szczelinami Wita Szostaka z fragmentami, bo nie czytałem całej tamtej książki, która ponoć jest hitem takim światowym, że tak się wyrażę, książka dla młodzieży, ale znana na całym świecie, to jednak zdecydowanie lepszą książką, bez wątpienia, na każdym poziomie jest książka Wita Szostaka. Nie mam co do tego wątpliwości. Tamto uznałem za projekt raczej nieudany. Wiecie, to czasami tak się mówi, że to dla młodzieży, to pewne uproszczenia są możliwe. No nie, to nie jest tak fair, nie? Jednak można było trochę bardziej nad tym przysiąść, tak? Tutaj ja przynajmniej kilkadziesiąt razy byłem w stanie uwierzyć, że to rzeczywiście są wiersze, ale dlaczego? Nie. Dlaczego tylko kilkadziesiąt razy i jak to z tym jest, to jeszcze za chwilę, bo kogo my tu mamy? Po co to w ogóle jest? To z tych wierszy ma się wyłonić portret autorki, podmiotu lirycznego, tak? Tej kobiety, która być może ona to bierze z własnego życia, no tak należałoby wierzyć, tak? A może wykreowała tylko kogoś. Nie wiemy, no ale uwierzmy jej, uwierzmy, że to rzeczywiście jest o niej, o tej kobiecie, która to pisze, a o którą opisał Wit Szostak, tak? I z tych wierszy my poznajemy historię jej życia. To też dość istotne tutaj. One są rozciągnięte pomiędzy 1997 a 2021 rokiem. Znamienne daty, zwłaszcza ta data końcowa, tak? Bo tutaj nam się COVID pojawia. Jeśli to ostatni tomik, no to daje trochę do myślenia. A może po prostu zbiegło się z datą pisania tego, nie wiadomo, tak? Natomiast biorąc pod uwagę to, kiedy się zaczyna życie, a niekoniecznie debiut, bo ona jak debiutuje, no to trochę lat ma, zresztą, znaczy debiut poetycki z reguły jest młody, powinien być przynajmniej młody, tak tutaj też możemy się domyślać, no ale ona gdzieś tam jeszcze zahaczyła dość mocno prawdopodobnie o PRL, więc chyba jest trochę starsza ode mnie, a może nie, może to moja równolatka by była w sumie. Nie, jednak pewnie parę ładnych lat jest starsza.
Więc to jej wejście w jakieś takie świadome życie to jest początek tej nowej dekady. To widać zresztą w tych jej wiersz, nowej dekady, no, nowej epoki, tak? Po 89 i kończy się też jakimś tam kamieniem milowym chyba w historii, więc to jakby życie zamyka się takimi datami tutaj. No, na pewno to jest pomysł ciekawy, żeby z tej perspektywy opowiedzieć o życiu jednak zwykłego człowieka, bo to jest taka zwykła, normalna osoba, to znaczy nie specjalnie tam chyba jakąś wielką karierę robi, choć rzeczywiście jej poezja odzew znajduje, więc pewnie w parę razy tam się skarży na recenzję. Więc pewnie rzeczywiście jest to jakieś nazwisko w tamtej Polsce. No i co więcej można o niej powiedzieć? To jest na pewno kobieta bezkompromisowa, tak jak tutaj z blerbu można przeczytać. Nihilistka czy feministka? Nie wiem, nie, ciężko mi powiedzieć, ale pewnie tak. Ateistka. I to, co mnie w sumie w niej najbardziej raziło, to znacie taki typ ludzi, którzy zawsze są anty. To nie jest taki typ spokojnej kontestatorki, tylko kogoś, kto jest zawsze cyniczny, złośliwy, kto wszystko musi skwitować, niezależnie od tego, z czym by się spotkał, tak? Kto na wszystko patrzy z góry, tak? To ja trafiałem na takich ludzi, kto z powodu życiowych, to z reguły tak bywa, z powodu ciężkich doświadczeń życiowych uważa, że wszystko wie lepiej. On to przeżył, on to wie. Taką ją odbierałem. I to było to, co mnie w niej, szczerze mówiąc, najbardziej drażniło. To jeśli by zestawiać z cudzymi słowami Wita Szostaka, to taka jeszcze bardziej cyniczna Magdalena, jeszcze bardziej nihilistyczna. Tamta może nie była nihilistyczna, ale ta taka już zupełnie taka. Wiecie, ci ludzie, którzy mnie otaczają, ci chłopcy. Ona cały czas mówi o swoich facetach, chłopcy. No ja taka dojrzała oczywiście. Jakby z jednej strony irytująca osoba, ale muszę przyznać z ręką na sercu, że to jest portret bardzo prawdziwy i bardzo przekonujący, bo takich ludzi jest bardzo dużo, naprawdę. I tutaj szapoba, to oddanie jej takiego charakteru, okej. Z tym, że ja nie potrafiłem jej polubić, ale tak jak mówię, no ja nie potrzebuję polubić bohatera, żeby docenić pracę autora. Natomiast tak, no, jaka to jest bohaterka liryczna i nie tylko liryczna, już wiemy. Jaki to jest rodzaj wierszy? I to jest ciekawe, bo to są wiersze bardzo współczesne, takie, które mogłyby się pojawić w jakimś współczesnym tomiku, jeszcze za momencik, do tego przejdę. Wiersze wolne, wiersze takie pozbawione jakichś zasad, to się nie ma co doszukiwać, chociaż nie wiem, no może w niektórych z nich, tak, rytmu. Rymy się gdzieniegdzie pojawiają pod koniec, takie miałem wrażenie, że ona tam gdzieś zaczyna trochę próbować. Trochę jest eksperymentów formą już później, że tam poskreślane jakieś fragmenty i ma się z tego ułożyć jakaś zupełnie inna całość. Wit Szostak bardzo lubi takie rzeczy. I co ciekawe, znaczy to jest inaczej. Najważniejszy w tych wierszach z reguły bywa koncept, tak? To jest to, co ja mówię, taki neobarok w poezji, czyli zaszokować czytelnika, zaskoczyć go w finale. To jest gdzieś pomiędzy Fiałkowską, Jakubowską a Macierzyńskim, cała ta poezja. Przeczytam wam przykładowe, tak? Sobie zaznaczyłem takie, które mi się wydały. O. Rzadko mam doświadczenie wspólnej mowy. Słyszę raczej dookoła ludzi mówiących w obcych językach. Jak ten chłopiec, co chciał ze mną czytać encykliki i nie wiedziałam, czy się wzruszyć, czy raczej zawstydzić, ale na szczęście wystarczyło, że zsunęłam ramionczko i miałam na sukience cały jego Veritatis Splendor. Albo na przykład, jaki tutaj by jeszcze... O! 100 lat temu najbardziej bałam się umrzeć bez spowiedzi. Dziś wystarczy mi nadzieja, że może mnie nie zgwałcą.
Z drugiej strony jest taki jeden, jeszcze przeczytam, bo tu mam wrażenie, że taka trochę auto ze strony autora, no, zabawa ze swoją twórczością. Napisz, że po tym wszystkim wyjechałyście do Prokocimia tramwajem. To będzie mocne. Poradziła przyjaciółka poetka. Raczej cudza po takich słowach. Cudze słowa to powieść Wita Szostaka, poprzednia, którą zresztą uznałem, jeśli dobrze pamiętam, chyba za powieść roku. Bardzo mi się podobała. I tak to wygląda. Znaczy, jest w tych wierszach pewna sztuczność, która mimo wszystko wychodzi tej książce na plus. Bo powiem tak, ja początkowo byłem dość sceptycznie nastawiony do tej książki, nawet bardzo sceptycznie, bo udawanie poezji z reguły się nie udaje. Ale mam wrażenie, że Wit Szostak udaje tutaj, nie wiem, czy on to robi świadomie, czy nie, szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje, ale udaje złą poezję. Ja większość poezji współczesnej uważam za złą. I to mu wychodzi bardzo dobrze. Bo szczerze powiem, gdybym miał wybrać z tego tomiku jakieś pojedyncze wiersze, znaczy pojedyncze, no niektóre wiersze, złożyć z nich tomik, nie skupiać się na opowiadaniu historii, tylko złożyć z niektórych z nich tomik, to słuchajcie, podpisać to nazwiskiem jakiegoś znanego poety, znanej poetki, nominacja do Nike jest w kieszeni. Autentycznie, ja wam to mówię. Jest tutaj sporo takich wierszy, które spokojnie mogłaby właśnie ta Jakubowska napisać, Macierzyński mógłby napisać, i Jarniewicz nawet mógłby napisać, bez żadnego problemu. I to nie świadczy źle o tej książce, tylko o współczesnej poezji. Tak jak mówię, nie wiem z góry zaznaczam, jaki był zamysł autora, ale udawanie fatalnej poezji idzie mu dobrze. Gdyby to się na tym skończyło, tylko i wyłącznie, no to pewnie wzruszyłbym ramionami i powiedziałbym, nie ma to sensu, tak? Ale jest tutaj wiele takich wierszy, które rażą jako wiersze pewną sztucznością. Tą sztucznością jest próba jednak opowiedzenia historii życia autorki, czy też podmiotu lirycznego. I rzeczywiście to jakoś ratuje tę książkę w moich oczach. Bo ta historia jest całkiem ciekawa i to w tych najsłabszych wierszach pod względem formy tutaj, tak? Ona się ujawnia. Bo wiecie, jak popatrzymy na wiersze tych poetów, to oni nawet jeśli mówią o sobie, to nie dałoby się złożyć życiorysu Fiałkowskiej, Jakubowskiej z jej wierszy, tak? Czy też Macierzyńskiego, mimo że on tam pisze jakieś szczegóły o sobie, ale to nie, to raczej tak się nie uda. Tutaj nam się uda. I to, co jest w blerbie napisane, założenie jest czysto powieściowe, spisać życie, autoportret poetki, lecz zrobić to z założenia za pomocą form niepowieściowych, krótkich i pełnych przemilczeń, a potem czytelnika zaprosić do niezwykłej gry w sklejanie życia narratorki z okruchów jej najintymniejszych doświadczeń itd., itd. No tu jest jeszcze taka ciekawostka, że z losu kobiet w świecie rządzonym przez mężczyzn. Ja prawdę powiedziawszy, to spodziewałem się tutaj, że to jakoś zostanie rozwinięte, ale jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiem tutaj, no poza jakimiś pierwszymi wierszami, które gdzieś tam polityki się dotykają, to bardzo tak delikatnie, to nie szczególnie tu zauważyłem jakiś świat rządzony przez mężczyzn, więc nie wiem, co tutaj ktoś, kto pisał blerba, miał na myśli, ale może, okej. Na dwie rzeczy zwrócę uwagę. Po pierwsze, próba jednak opowiedzenia jej życia spowodowała to, że ta wymyślona poetka bardzo mocno eksperymentuje. Ja nie znam poety, który by tak mocno zmieniał formę swoich wierszy, tak? Ona tutaj robi po to, że, no widzicie, na przykład niektóre z nich, te, które czytałem, są bardzo krótkie, bardzo takie zdawkowe, można by rzec. Potem, kiedy trzeba opowiedzieć więcej, te wiersze wręcz zamieniają się w prozę poetycką. Zaczyna to pachnieć, no bliskie są, może bliskie już takiej prozy poetyckiej, zaczyna to pachnieć tą bronką
Nowicką. Też jest źle, ale historia jest przynajmniej ciekawsza. No później nagle zaczyna poetka kreślić swoje wiersze i tworzyć z nich jakieś inne historie, wycinać, tak? Co ciekawe, i to jest bardzo akurat interesujące, ja od razu zauważyłem, że w pierwszych tomikach wiersze są numerowane, ale okazuje się, że pewnych wierszy nam brakuje. Więc my, mimo tego, że nawet poznajemy tę historię z okruchów, to nawet nie wszystkie okruchy dostaliśmy, bo ktoś nam je wydarł. Później wracają jakieś wiersze nieopublikowane, ale teraz pytanie brzmi, skąd one zostały wycięte? Czy z tamtych tomików? My tego nie wiemy, tak? Więc jakby trochę błądzimy po omacku. Ja nie wiem, może jakieś tam rzeczy mi umknęły z tej historii, to by była zachęta do kolejnej lektury, ale inne z kolei, ale wydaje mi się, że jakoś udało mi się to w pewną całość złożyć, tak? Mimo wszystko. Więc jakby to jest ciekawa zabawa. To jest na pewno ciekawa zabawa i ciekawa gra. No właśnie. Znaczy, sztucznością jest też dla mnie to, że tak jak mówiłem, ja nie znam poety, który by aż tak eksperymentował. Jednak jak pisał Jarniewicz, tak pisze i te zmiany u niego nie są aż tak duże. Fiałkowska, Jakubowska, podobnie chciałem powiedzieć Półka, no ale Półka to akurat nie miał możliwości nawet spróbować zmian. Więc to tak nie wygląda, ale rozumiem z czego to wynikło. I no, zbliżając się powoli do jakiegoś tutaj podsumowania. Czy warto tę książkę czytać? Szczerze, po tym co usłyszeliście, jeżeli uważacie, że to jest ciekawe, że chcecie podjąć taką grę i zabawę w złożenie sobie życia, a to życie, były tam pewne tajemnice, były tam pewne rzeczy, które być może wpłynęły na to, że ona jest jaka jest, i to nie są takie oczywiste historie, jakby się to mogło wydawać. Więc jeżeli to was zaintrygowało, to okej. To nie będziecie się nudzić i to się wam spodoba, jeżeli szukacie czegoś nietypowego. Natomiast mam wrażenie, że miłośnicy jakby form klasycznych raczej się od tej książki odbiją. Ja ją traktuję jako interesujący eksperyment, natomiast nie jest to coś, co by mnie aż tak porwało jak Cudze słowa, więc raczej tutaj... Raczej ciekawostka. Tak patrząc po różnych wpisach, aktywności Wita Szostaka, to widzę, że autor próbuje eksperymentować z jakimś tam sposobem opowiadania, znajdować trochę inne drogi. Natomiast no, to bym jednak mimo wszystko widział jako ślepą uliczkę. Nie. To nie jest droga, którą moim zdaniem tutaj literatura powinna by iść. Uznaję to za ciekawy eksperyment i w zasadzie tyle ode mnie. Jeszcze dodam na koniec, co mnie bardzo rozbawiło, bo ja w wielu recenzjach widziałem, że Wit Szostak tutaj wspaniale naśladuje kobietę. Ja nie lubię wprawdzie, jak mężczyzna pisze jako kobieta, ale no tak serio? Jakiś zakaz jest odgórny? Ja nie wiem. No, mówi się z jednej strony, że nie ma literatury męskiej i kobiecej, ale jak przychodzi co do czego, no to mężczyzna nie może pisać jak kobieta. No bez przesady. Z drugiej strony w blerbie, jak przeczytałem jeszcze, ja nie wiem, akurat bardzo lubię Power Graph, ale kto im te blerby pisze, to ja nie wiem. Zmysłowa i cielesna, nieodpowiedziana i bezkompromisowa, nieoczywista i prawdziwa ta książka jest jak kobieta. Boże drogi, gdyby kobiety były takie jak wszystkie, jak bohaterka tej książki, to by była jakaś tragedia okrutna. Na szczęście nie są. Na szczęście nie są. I tym optymistycznym akcentem kończymy tę recenzję. Ja ją nagrywam przed wyjazdem na Imladris. Wy ją obejrzycie już pewnie po moim powrocie. Mam nadzieję, że się tam spotkam z niektórymi z was chociażby i że sobie trochę porozmawiamy o fantastyce. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.